Dzień dobry moi kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Nie przewidzieliście się moi kochani, ubrałam się pod kolor plasterków na pryszcze, które mam naklejone. Edward, powiedz mi, gdzie my znowu jedziemy? Słuchajcie, dzisiaj jest naprawdę fajny dzień. Zaraz jadę z Edkiem na chwilę na zakupy. Kupimy trochę jedzonka, no kilka jeszcze po prostu muszę kupić i zabieram Edzie ze sobą tak, żeby Juri mógł spokojnie popracować w domu. A wieczorem idziemy na randkę, naszą pierwszą randkę, odkąd urodziłeś się ty, mały bączku. Tak, pierwsza randka. Nie będę ukrywać, że jesteśmy bardzo podekscytowani, idziemy do restauracji. Także będę się dzisiaj szykować i będziecie razem ze mną, a tymczasem zapraszam was do oglądania. Kiedy ty tak urosłeś, myszka? Kiedy ty jesteś wielkolud, wiesz? Zobaczcie, co mi się udało wylosować. Kurde, nie planowałam w ogóle losować butów, ale Adidas wydał oświadczenie, że Easy już nie będą produkowane, a ja kocham te buty. To są dla mnie najwygodniejsze buty, chociaż wszystkich nie mierzyłam, no ale mam boosty, mam też takie... Nie wiem, jaki to jest model, dokładnie nie pamiętam. No ale mam w każdym razie kilka par i uważam, że to są najwygodniejsze buty na świecie. Dodatkowo bardzo mi się podoba ich design i uważam, że są ponadczasowe i pasują naprawdę do wielu stylizacji i takich totalnie na sportowo, i do jeansów, i fajnie też wyglądają do sukienki. Więc jak zobaczyłam, że już ich nie będzie i zobaczyłam, że jest losowanie i zobaczyłam, że jest biały kolor, a słuchajcie, zawsze chciałam te buty, ale Juri mi zawsze mówił, Ewa, ty i białe buty. To jest zły pomysł, nie kupuj. I nigdy nie losowałam. A słuchajcie, teraz stwierdziłam, a wylosuję. No i wylosowałam, bardzo szybko w ogóle przyszło dosłownie po kilku dniach. Super, cieszę się, bo bardzo, bardzo chciałam mieć takie białe klasyczki. Co jest spoko w tych butach, też naprawdę można je na luzie prać w pralce, nic się z nimi nie dzieje. Ja swoje czarne wielokrotnie prałam, swoje szare też wielokrotnie prałam. I słuchajcie, mi się bardziej te slajdy brudzą klapki niż właśnie Adidasy. Moim kolejnym argumentem było to, że jest to inwestycja, bo na bank teraz, na Vinted, zresztą zawsze tak jest, że na Vinted te buty chodzą o wiele drożej niż właśnie podczas losowania. Mi się, jeżeli chodzi o Adidasy, to udało wylosować tylko te, a i takie szare jeszcze mam, to jest inny model, natomiast moje czarne boosty mam z drugiej ręki i slajdy tak samo, także grubo za te wszystkie buty przepłacałam. Kochani, a zwróciłeś uwagę na to, że założyłam teraz pod kolor plastyczne na buzie? Zauważyłem. Co sądzisz taki? Świetny look. Świetny look? Naprawdę. Też mi się podoba. Edek leci na dwa gryzaki, zobaczcie. W jednej rączce ma jeden gryzak, a w drugiej rączce ma drugi gryzak. Are we turning to dust? Do you feel what I feel? Have we changed so damn much? Can we heal? Zobaczcie, kupiłam Edziowi w Zarze taki ręczniczek z takimi słodkimi kaczuchami z podstaw do... Wszystko byś wsadzał do buzi. Kupiłam jeszcze patyczki do łazienek. Sunset at Lesgira. Bardzo ładnie. Ja mogę sobie tu przypomnieć. Oczywiście, tak? Zapraszam. Dziękuję. Nie ma problemu smacznego. Dziękuję bardzo. I do tego jeszcze, słuchajcie, kupiłam pościel. Śliczny jestem. Chłopiec? Chłopiec. Mhm. Edward. Śliczny. Dziękuję bardzo za komplement. Jesteśmy już w domu, nie będę wam pokazywała całych zakupów, bo ja głównie byłam w Carrefourze, więc wiecie, kupowałam jakąś tam chemię, trochę jedzenia i tak dalej, ale pokażę wam, bo naprawdę spoko są te pościele w Zarze. Uważam, że są w fajnej cenie, bo kosztują 149 zł i ta bawełna jest bardzo taka przyjemna w dotyku. Wzięłam taki kolor, myślałam, że on jest bardziej beżowy, ale teraz widzę, że jest taki trochę pudrowo-różowy. Ale trudno, także wzięłam nam jeszcze nową pościel, ręcznik dla Edzia, no i właśnie patyczki do łazienek. A ja sobie właśnie zaparzyłam miętę i muszę usiąść na chwileczkę do pracy, a was chciałam przenieść do materiału, który nagrywałam kilka dni wcześniej z mojej wizyty w Pretty Studio. Lecimy właśnie do fizjoterapeuty Edzia. Edzia w ogóle, słuchajcie, skończył wczoraj korygowane 6 miesięcy. I akurat nam się tak to zbiegło, że wczoraj mieliśmy wizytę u neonatologa Edzia, a dzisiaj mamy wizytę u fizjoterapeuty. Taką, wiecie, kontrolną. Także mamy najpierw wizytę u fizjoterapeuty, a następnie jadę do Pretty Studio. Bardzo się cieszę z tego powodu. Po pierwsze, Edward też się cieszy. Po pierwsze dlatego, że tak jak wam powiedziałam na ostatnim filmie, w ogóle bardzo dziękuję za taki pozytywny odzew po tym filmie. Bardzo miłe komentarze i bardzo wam dziękuję. Ale no mam mega problemy teraz z cerą. Co prawda akurat trochę mi się już to uspokoiło, ten chyba taki najgorszy moment, gdzie miałam po prostu taki, wiecie, stany zapalne minął, ale nadal jest słabo. Więc może pójdę na jakiś taki delikatnie łagodzący zabieg, ale też idę się trochę odmłodzić, nie mogę teraz, ponieważ przepisy mi zabraniają.
da się być młodszą, Jurka. Przepisy mi niestety teraz zabraniają mówić, na co chodzę, ale niezmiennie o moją buzię dba Daria z Pretty Studio, jeżeli chodzi o takie zabiegi bardziej inwazyjne, w których wykorzystywana jest igła. Na siłę też nie ma co się odmładzać, jestem coraz starsza, więc akceptuję też te zmiany, które nadchodzą i które już zaistniały w związku z moim wiekiem, ale wiadomo, można coś tam, wiecie, delikatnie ujędrnić. Pogoda tego lata jest piękna. Nie, to jest żenada, już to mówiłam, no. Jesteśmy już po wizycie u fizjoterapeuty. Chłopaki mnie teraz zostawiają w Pretty Studio. Cieszę się, bo mamy naprawdę super lekarzy ze Szpitala Świętej Zofii. Prawda? No. W ogóle chodzimy cały czas do tych lekarzy. Tak, w ogóle. Odkąd się Jadzie urodził. W ogóle przychodnia Świętej Zofii jest super. Tak, super. I guess we're stuck in between, life is a riddle, yeah. And I don't know. Kółko? No i to moje nieszczęsne oczka. Bo tak tutaj to uważam, oprócz tego, że mam te stany zapalne, to tutaj nie wiem. To chyba jest fajnie po tych ostatnich stymulatorach. Taka napięta jędrna jest to skórka. Plan na dzisiaj jest. Zrobimy mezoterapię całego czułka i oczu, żeby troszeczkę właśnie rozluźnić pracę mięśni i przy okazji odżywić i troszkę napiąć jakby skórę. I na pewno stymulatory dalej na twarz, ponieważ to jest kontynuacja naszej serii zabiegowej. I super efekty podniosą. Tak. Ja też zresztą jestem po serii stymulatorów i jestem bardzo zadowolona. I kurde, byłam młodsza, gorzej wyglądałam, więc... No. I mówię, że teraz młodziej wyglądam, no, więc naprawdę pięknie wyglądasz. I dziękuję, więc tobie robimy te same rzeczy, które sama przedstawiłam. I szyjka też stymulatory. Ja też ostatnio miałam i zobaczę, jak mi się ładnie spłuciła już ta zmarszczka Wenus. Każdy ją ma, ale wiadomo, można o to dbać, żeby nie było ich głębszych. Cześć! Zobacz, jak mama wygląda. Tak mama wygląda. Tak mama wygląda. A ja, moi drodzy, wyglądam. Tak, jestem pokuta. Cała. Ale będzie piękny efekt. Nie bolało jakoś bardzo tutaj troszeczkę. Ale tak naprawdę było mega spoko. Cała w bąbelkach. Zobacz. Ale to widok. Moi kochani, dzień dobry, kolejny dzień. Tak właściwie to nie jest kolejny dzień, tylko to chyba jest kilka dni później. Już tracę rachubę po prostu, jak tak nagrywam cały czas. Ale ten vlog to chyba będzie vlog taki pod znakiem czasu dla siebie, dlatego że jadę właśnie na masaż. Jak pewnie pamiętacie albo nie, ale jak ktoś oglądał filmy, to na pewno pamięta. Paulina naprawdę bardzo, bardzo dużo mi pomogła przy naszej przeprowadzce. Właściwie po prostu Paulina wszystko zrobiła ze mną, całe pakowanie zrobiła ze mną. I bardzo, bardzo, bardzo mi pomogła, więc w ramach odwdzięczenia się za tę pomoc zaprosiłam Paulinę na masaż. Także idziemy dzisiaj i jak zawsze, słuchajcie, dzisiaj mam dzień, gdzie mam mega dużo pracy i już się obudziłam rano z taką myślą, dobra, bez sensu jest ten masaż. Nie mam teraz na to przestrzeni, powinnam zająć się tym, czym powinnam, ale walczę mega z tym, z takim właśnie swoim myśleniem i pomyślałam sobie, że absolutnie nie. Muszę też mieć czas właśnie taki. I tak teraz, słuchajcie, zrezygnowałam z wielu rzeczy, bo trochę muszę nadgonić z pracą, bo nie dość, że odpuściłam sobie bardzo mocno pracę, odkąd urodził się Edzio, no to teraz w ogóle ta przeprowadzka, no to totalnie jakby, wiecie, to był taki dla mnie martwy okres. No a słuchajcie, z naszej randki wyszły nici. W ogóle rozwinę wam temat. Wczoraj miała przyjechać do nas Wira. Wieczorem mieliśmy iść na randkę. My ogólnie z drugim w ogóle nie spędzamy czasu we dwoje. Jedynie na jedzie drzemkach i jak idzie spać. I w sumie to Łukasz i Tati nas zmotywowali, bo oni często wchodzą na takie randki i my im tak pozytywnie tego bardzo zazdrościmy. I właśnie widzieliśmy, że są znowu na randce i tak... Pozazdrościliśmy im, że stwierdziłam, dobra, musimy iść, dzwonię do Wiry i poproszę Wirę o pomoc. Wira wielokrotnie sama oferowała, że chętnie przyjdzie i po prostu posiedzi z Edziem, więc wymyśliłam to tak, że my położymy Edka spać. Przyjdzie Wira i my wtedy sobie wyjdziemy. Cieszyliśmy się na tę randkę cały dzień. Planowaliśmy, gdzie pójdziemy, do jakiej restauracji i tak dalej, ale niestety Edkowi zaczęły tak doskwierać zęby, że potem jak wróciliśmy z zakupów,
położył się na drzemkę i odkąd wstał z tej drzemki, to po prostu cały czas płakał i widać było, że bardzo go to męczy, więc no nie wyobrażaliśmy sobie w takiej sytuacji go zostawić. On po prostu nas mega potrzebował, potrzebował bardzo bliskości, przytulić się i tak dalej, więc stwierdziliśmy, że no innym razem pójdziemy, są rzeczy ważne i ważniejsze, to jest tylko randka. Tak nam go było po prostu wczoraj szkoda. No tak, go męczyły te ząbki. Chyba ten drugi, bo ten jeden wyszedł bardziej, ten drugi trochę mniej. Wydaje mi się, że to ten drugi, no dwa naraz mu, słuchajcie, poszły, więc... No ciężko, ciężko. I miał też kłopoty z zaśnięciem i tak dalej, także po prostu zostaliśmy z nim w domu. Ale też było spoko, pooglądaliśmy sobie serial. Oglądamy teraz serial Ted Lasso i bardzo nam się podoba. Pierwsze odcinki były takie... Czyli ja nie byłam przekonana, a teraz się na maksa wkręciłam. W ogóle my zazwyczaj absolutnie nie oglądamy seriali, ale stwierdziliśmy, że musimy zacząć oglądać chociaż jakiś jeden serial, tak żeby bardziej się motywować do tego, żeby wieczorami jednak być właśnie chociaż we dwójkę, a nie, że każdy coś robi, ja pracuję, Juri pracuje i tak dalej. No, mamy ostatnio problem z tym, że trochę zaniedbujemy ten czas we dwoje po prostu i... Widzimy to i bardzo chcemy to naprawić, no ale przełożymy sobie randkę po prostu na inny czas. No a ja, słuchajcie, tym razem z innymi plasterkami. Wczoraj na Instagramie zespołyście mnie pytaniami, czy te plasterki działają. Ciężko powiedzieć. Te różowe serduszka z Rossmana na pewno mi kiedyś bardzo pomogły, jak byłam w Sybii, to miałam tutaj taki stan zapalny i bardzo fajnie mi wyleczyły. Podobno gwiazdki są lepsze, teraz przykleiłam gwiazdki, no i zobaczymy jak to będzie, nie mam pojęcia. Na razie wydaje mi się, że na pewno trochę tam pomagają, trochę łagodzą ten stan zapalny, ale też chyba nie ma się co oszukiwać, że zdziałają jakieś cuda. Muszę iść na te badania, mówiłam wam już tyle razy, że na nie pójdę i na nie nie poszłam. Zrobiłam jeszcze taki mały update życiowy. Mam teraz coś takiego, że jakby wiecie, byłam skupiona na maksa na tej przeprowadzce i odpuściłam pracę i wszystko, no bo nie dało się zrobić wszystkiego. Ja w ogóle teraz uczę się i sama przepracowuję sobie pewne rzeczy, bo mi jest ciężko pogodzić się z tym, że nie mogę robić wszystkich rzeczy, które chcę. I na przykład samo to, że poszłam na masaż, no to miałam w głowie tego dnia, że powinnam to odwołać, że nie powinnam iść, bo mam inne rzeczy, które powinnam zrobić i tak dalej. Czasami po prostu w życiu jest mi ciężko znaleźć balans. Teraz jak jestem mamą, najważniejsze jest dla mnie Edzio, więc wszystkie inne rzeczy, takie jak praca, czas dla siebie, to wszystko jest dla mnie takim dodatkiem. Cieszę się, bo i tak dbam bardzo na przykład o relacje z przyjaciółmi i nasze relacje absolutnie się nie pogorszyły, odkąd jest Edzio. Wręcz uważam, że odwrotnie, bo wszyscy bardzo pokochali Edzio i chcą z nim spędzać czas. Ale jeżeli chodzi na przykład o taki aspekt zawodowy, no to na razie ciężko jest mi się odnaleźć tak w 100%, bo po prostu nie jestem w stanie robić wszystkiego i... Trudno jest mi to zaakceptować. Z drugiej strony absolutnie nie chcę, żeby moja praca była kosztem tego czasu z Edziem. I na razie naprawdę mam trochę problemów z takim balansem, bo albo w ogóle olewam pracę i ostatnio tak na przykład było, że miałam przeprowadzkę i mega zaniedbałam pracę. Jeżeli chodzi o Moody, jeżeli chodzi o naszą nową firmę i jedyne co robiłam, to bardzo dużo nagrywałam filmów i je montowałam, ale też odpuściłam kilka współprac, które miałam. No bardzo, bardzo odpuściłam jakby pracę, no bo nie byłam w stanie przeprowadzać się, zajmować się jedziem, rozpakowywać i jeszcze pracować tak dużo jak zawsze. A teraz już się przeprowadziliśmy, co prawda jeszcze tam wiecie, pudła są, jeszcze dużo pracy przed nami, ale już możemy tutaj normalnie funkcjonować, funkcjonujemy normalnie. Edzie się już przyzwyczaił do nowego miejsca, wiecie, już tak jakby myślę, przyzwyczailiśmy, już tak sobie tu normalnie żyjemy. I jak dotarło do mnie, ile mam jakby zaległości, ile rzeczy powinnam zrobić i jak bardzo się nie wyrabiam ze wszystkim, jeżeli chodzi o pracę, z całą moją listą, którą codziennie przed snem sobie tworzę taką listę i potem odhaczam te punkty i ja nigdy właściwie nie zdążę zrobić wszystkiego. Ale właśnie widzicie, normalnie stara Ewa nie poszłaby na ten masaż, nie poszłaby do protestu, tylko by siedziała po nocy i pracowała. A ja gdzieś teraz staram się po prostu znaleźć taki balans, bo uważam, że ten czas dla siebie jest bardzo ważny. Tak samo ten czas dla mnie i dla Jurija. Ira wielokrotnie mi proponowała i Asia moja tak samo, także na pewno z tej pomocy i z tej propozycji skorzystamy, bo naprawdę marzymy o tym, żeby spędzić czas we dwoje. Juri w ogóle marzy o tym, żeby pójść do kina, ale Oppenheimer trwa chyba 3 godziny, więc nie wiem, czy to będzie realne. Może sobie obejrzymy jednak, jak będzie już dostępny gdzieś na jakichś platformach. Dobra, najważniejsze, że jesteśmy już tutaj rozpakowani i że już mamy ten etap tej przeprowadzki ze sobą. Powiem wam, że ta przeprowadzka była strasznie ciężka i bardzo nas zmęczyła, wykończyła. Ja za chwileczkę, moi drodzy, będę montować.
Potem jeszcze muszę nagrać dwie rolki, muszę zrobić mierzymy na Moody, muszę w ogóle pojechać do biura. Wieczory teraz zazwyczaj spędzamy tak, że siedzimy przy naszej nowej firmie, o której nie mogę się doczekać, aż się dowiecie, ale celowo nie mówimy, dlatego że pomysł na powstanie tego produktu to był w ogóle pomysł Jurija i on się pojawił już, nie wiem, z 2 lata temu. Ale no wiadomo, ciężko nam wszystko tak realizować zgodnie z planami i też nie chcieliśmy mówić, bo potem wszyscy pytali, bo a kiedy i tak dalej, a już ten termin nam się przesunął o grube miesiące, więc po prostu jak będziemy już mieli finalny produkt, a jesteśmy już bardzo blisko, prawdopodobnie jak teraz wszystko będzie ok, to już ten produkt będzie gotowy finalnie w przyszłym miesiącu. Wtedy w ogóle ruszymy z całą komunikacją marki i tak dalej i powiemy wam, co to jest i wszystko, jak już po prostu to będzie gotowe. Nie chcemy gadać o czymś, wiecie, że coś robimy, a nie mówić co. Wiem, że wy tego nie lubicie, więc po prostu stwierdziliśmy, że tym razem zachowamy wszystko to dla siebie, ale no nie ma się co oszukiwać, stworzenie firmy wymaga ogromu pracy, więc to też jest właśnie ta kwestia, że czasem po prostu ciężko jest wszystko pogodzić i macierzyństwo, i pracę. Często dostaję od was takie wiadomości, że wow, tu wszystko ogarniam i tak dalej. Pamiętajcie, że wy widzicie tak naprawdę taki ułamek tego życia naszego. Też nie pokazujemy wam takich momentów, kiedy nie wiem, mamy jakiś kryzys i tak dalej. Dla mnie takie momenty właśnie gorsze, to nie są momenty, którymi chcę się i mam ochotę się dzielić z widzami. Mogę wam o tym powiedzieć, ale nie wyobrażam sobie na przykład, żeby w danym momencie, jak coś takiego się dzieje, nagrywać. Wtedy idę do Jurija i przyjaciół. No, ale po prostu teraz mam jakiś taki moment, że ciężko mi się ogarnąć tak z życiem. Wiecie, o co chodzi? To nie jest wszystko kwestia organizacji. Oczywiście uważam, że wiele to jest kwestia organizacji, szczególnie organizacji swojego czasu i pracy. Ale jednak, no nie zawsze wszystko da się zaplanować i czasami wychodzą różne sytuacje, na które totalnie nie mamy wpływu i to w ogóle była dla mnie duża lekcja przy Moody, że po prostu czasami dzieje się coś, na co nie masz wpływu. I możesz planować, i możesz być świetnie zorganizowana, ale nagle wydarzy się jakaś jedna rzecz, która zburzy ten twój cały plan i twoja organizacja nie będzie miała tutaj żadnego znaczenia. Dobra, to jest temat na dłuższą rozmowę i nie chcę was tym zanudzać. Ja chyba będę się w ogóle z wami, słuchajcie, teraz żegnać. Trochę przegadany ten vlog, wiem, ale chciałam się po prostu z wami podzielić swoimi przemyśleniami i zrobić wam taki update, jak to wszystko u mnie wygląda. W tym tygodniu planuję nagrać wyprawkę. Także pojawi się taki film na kanale Wyprawka i makijaż. O, takie mam 2 filmy zaplanowane. Także moi kochani, bardzo wam dziękuję, że oglądaliście, buziaczki. No i co? Do zobaczenia w kolejnych vlogach. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz za taki fajny odbiór ostatnich filmów. Piszecie, że mam nową energię tutaj do działania i to jest prawda, bo mega mi się tu chce nagrywać i odżyłam też w tym domu, tak wiecie. Pod kątem właśnie takiej motywacji do vlogów, do mojego Instagrama i tak dalej. Na pewno tutaj bardzo, bardzo odżyłam i mam większego takiego powera do działania. Dobra, buziaki. Pa.